Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i witam was w kolejnym filmie z gry Stumble Guys na tym kanale, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, otworzę nowe koło, jak i przy okazji porozmawiamy sobie na temat koła za jednego gema, także oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście jak jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeśli ten film wam się spodoba, no to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, a teraz zapraszam do oglądania. Więc, moi drodzy, no na samym początku otwórzmy sobie trzy darmowe zakręcenia, czyli takie, można by powiedzieć, że jakieś gorsze rzeczy. I generalnie, no to muszę wam powiedzieć, że jestem chyba troszeczkę przeziębiony, chory, coś takiego i no po prostu w tym filmie nie będzie tyle energii co zawsze. Ale co z tego, tak czy siak porozmawiamy sobie na temat dość ciekawych rzeczy w Stumble Guys. Także, no, mamy tutaj drugie koło, które... No jakoś ciekawie nie oddało, ale mamy również kolejne, trzecie koło, może to tym razem odda, zobaczmy. No miejmy nadzieję, że... no tutaj chyba nic też ciekawego, epicki skin, okej. No dobra, no to bierzemy to i w tym momencie, moi drodzy, tak jak widzicie, w grze pojawiło się nowe mroczne koło, gdzie możemy zdobyć takiego ziomka jak... właśnie Dark Angel, także myślę, że bardzo ciekawie. I mamy tutaj też masę innych skinów ciekawych, także to też w sumie wygląda dość przyzwoicie. Więc możemy sobie otworzyć parę takich kół. Weźmy sobie tutaj pojedyncze i otwórzmy, że tak powiem. Bo czemu by tak nie? I fajnie by było dodropnąć tego Dark Angela, ale oczywiście... wiadomo jak to jest ze szczęściem. No dobra, tutaj mamy pierwsze koło. Możemy sobie otworzyć jeszcze tak z, no nie wiem, z 2-3 takie koła, miejąc nadzieję, że coś takiego mi dropnie. I uwaga, uwaga, no i mamy jakiegoś, kurde, żołnierza, jakiegoś takiego ziomka. Dobra, otwórzmy jeszcze 3 takowe koła i to wszystko. 3 takowe i wszystko. No, 3 i wszystko. Dobra, mamy jakiegoś złodziejaszka, którego mam oczywiście, kozacko. Bardzo mi się to podoba. Dobra, kolejne koło i mamy jakąś wiedźmę. Okej. I ostatnie koło i mamy tutaj, uwaga, i mamy tutaj Nyx. Tak, to jest Nyx. No, także nie oddaję to koło, nie oddaję. Ja też tak jakoś strasznie nie chcę tego skina. No, cóż. Tak to czasami wygląda. I, moi drodzy, przechodzimy sobie teraz do normalnej gry, bo normalnej gry w sumie dość dawno nie grałem. I oczywiście w grze już jutro pojawi się nowa aktualizacja. To chyba już raczej wiecie, bo już wam niejednokrotnie o tym mówiłem. I oczywiście otrzymamy nowy, no po prostu level, czyli Turbo Temple. I w takowym levelu będziecie sobie mogli, no, jeździć autkiem. Także to już raczej chyba wiecie, już wam to mówiłem, także to myślę, że bez żadnego problemu. Ale oczywiście poza tym wszystkim, to w tej aktualizacji też pewnie się pojawi parę nowych skinków. Raczej skiny, które już też wam w sumie pokazywałem. Więc jedyne co nam pozostaje, to tak naprawdę czekać tylko i wyłącznie na po prostu... tą aktualizację i wtedy no, sobie grać. Także zapewne no, to wszystko zostanie wprowadzone około godziny 15, także tak jak w sumie no zawsze, czyli no zawsze zazwyczaj w sensie są aktualizacje około godziny 15, także no, raczej tak tego możemy się spodziewać, więc tutaj myślę, że bez żadnego problemu. Oczywiście, moi drodzy, no tak jak już mówiłem, raczej pojawią się również nowe kółka i generalnie no to gdzieś krąży właśnie taka dość ciekawa plotka, coś takiego, w właśnie po prostu różnych social mediach, że będzie do zdobycia koło za jednego gema. I moi drodzy, czy jest to prawda? No generalnie naprawdę bardzo, ale to bardzo bym się cieszył, gdyby rzeczywiście była to prawda, ale niestety muszę wam powiedzieć, że no oficjalnych takich informacji nie mamy i to raczej jest to po prostu nieprawda, także no, możemy się spodziewać tego, że się tak no po prostu nie stanie, także troszeczkę słabiutko, a wydaje mi się, że byłoby to naprawdę dość spoko rzeczą w sumie, jakbyśmy dostali chociaż takie jedno koło za jednego gema, to myślę, że by było naprawdę fajne. Lecz niestety, no, możliwość czegoś takiego jest po prostu do zdobycia jest to niemożliwe, także no niestety. I raczej też do zdobycia nie będzie, bo no wiadomo, no trzeba tutaj jakieś ceny mieć. I no teraz mamy dość tanie koło, czyli to za 75 gemów to myślę, że jest dość tanie jak na Stumble Guys. Bo na przykład ostatnio też było gdzieś w sklepie koło za chyba 500 gemów, także... to naprawdę nieźle, no a tutaj no, za jeden gem, to tak szczerze wątpię, chyba że byłyby tam same jakieś, nie wiem, podstawowe skiny czy coś takiego, chyba że byłby tam po prostu właśnie jakiś błąd, bo jest też taka możliwość, że no po prostu firma, która teraz tworzy Stumble Guys, się po prostu pomyli
i da nam koło za jednego gema. Ale osobiście na razie w to niestety, ale wątpię i no pewnie będziemy musieli sobie jeszcze troszeczkę poczekać na to wszystko. No i fajnie by było w sumie, jakby w ogóle coś takiego zostało dodane, bo chwilowo się niestety, ale nie zapowiada, a byłoby to myślę, że bardzo spoko rzeczą. Więc zobaczmy, może kiedyś, może jak zostawicie tutaj łapeczkę do góry, to wtedy StumbleGuys to jakimś cudem zobaczy i może to doda do gry. Nie mam pojęcia, ale fajnie by było strasznie. No niestety, widziałem w sumie już nawet niejednokrotnie, i to nawet nie chodzi już o StumbleGuys, ale o bardzo dużą część gier, że po prostu na przykład na TikToku czy gdziekolwiek są robione jakieś takie, no na przykład po prostu jakieś fake nagrania czy coś takiego. Nawet ostatnio w Fortnite, nawet nie wiem czy oglądacie, ale na głównym kanale zrobiłem materiał o właśnie fejkowym kill-offie, który rzekomo ma być za darmo. I rzeczywiście tego też był masa, tego było po prostu na TikToku i no jak się okazuje jest to fake. Także no generalnie na tych social mediach tutaj wokół tych gierek jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które się po prostu nie sprawdzają, także no niestety, koła za jednego gema nie ma, ale fajnie by było jakby było, więc no cóż. I generalnie no to jak już mówiłem, jestem troszeczkę chory, w sensie strasznie mi boli głowa, czuję się taki osłabiony i generalnie też mi brzuch boli, więc naprawdę super i nagrywam teraz jeszcze dla was film ze Stumbla, więc ledwo co w ogóle tutaj gram w tą grę. I pewnie nagram, zmontuję, wstawię i idę spać. Idę spać albo idę się położyć, nie mam pojęcia. No cóż, takie jest życie. Że raz czujesz się dobrze, raz czujesz się niedobrze. Ale możecie oczywiście w komentarzu napisać, jak wy się czujecie. No ja już wam tutaj powiedziałem, jak się czuję, ale to nic nie zmienia. Raczej filmy i tak będą, bo no będą po prostu, więc... No i mam nadzieję, że jak najszybciej mi to minie, bo nie lubię w sumie takich chorób, że tak powiem, bo no generalnie jest to troszeczkę słabe, ale no, zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy. Spróbuję wygrać grę, spróbuję wygrać grę będąc chorym, ale no może się uda, nie wiem, to jakoś strasznie dużo tutaj, że tak powiem, nie zmienia, ale zobaczymy. Dobra, robimy jakieś, no nie wiem, tak szczerze, kurde... Przepraszam was widzowie, ale czasami no, nic nie mówię, a tutaj tak mówię dosłownie, jak jakiś taki, jakby mnie nie było. Ale to się zmieni na pewno. To się na pewno zmieni. I gwarantuję wam to. Naprawdę, gwarantuję. Dobra, aha, bo to nawet nie jest finał jeszcze. No dobra, no to słabo. Nie, no nie mogę. Dobra, jesteśmy w finale i w tym momencie... po tym finale ja chyba już idę, widzowie, niestety. Oczywiście, jakby była taka możliwość, to bym nagrał dla was jakiś półgodzinny materiał, gdzie gram w StumbleGuys. Ale nie ma takiej możliwości, bo umieram sobie w grze komputerowej. Cóż, tak bywa. Dobra, Lava Rush. A to jest finał, dobra, to jest finał teraz. No tutaj trzeba się w miarę postarać. Trzeba się w miarę postarać. Wiadomo. Siema, siema. Tak może wygrać mogę sobie. Cyk, cyk. Siemano. Dobra, tutaj z boku. Generalnie nawet nauczyłem się grać tę mapę. Zawsze miałem z nią problem dość. I mnie to denerwowało. Ale teraz tak jakoś łatwiej idzie. Więc jest dobrze. Jest dobrze, widzowie. Jestem coraz lepszym graczem w tej grze komputerowej. Dobra, ej, bo ja to robię! Ja to chyba robię, widzowie! Nie, proszę, żeby ta kulka mnie dotknęła. Dobra, teraz z tej strony, szybko, cyk, cyk. Cyk, cyk, dobra. Let's go! Przechodzimy sobie. Puu, let's go, widzowie! Ale ograłem tego Lava Rusha, jak totalny szefito. Wreszcie nauczyłem się grać tą mapę. No i tym samym dziękuję wam za obejrzenie i widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Cześć!